Bardzo się cieszę, że Państwo jesteście z nami. Witam serdecznie wszystkich naszych stałych bywalców. Witam rodzinę Krzysia, tak licznie zgromadzoną, jego przyjaciół, współpracowników, dyrekcję Liceum Plastycznego w Zduńskiej Woli, kolegów dalszych, kolegów bliższych, dalszych w tym sensie, że z daleka przybyłych do nas. Cieszę się ogromnie, że jesteście dzisiaj Państwo z nami. Większość z Państwa nie lubi, ja też, długie przemówy. Lubimy dobrą treść w krótkiej formie. Myślę, że moje małżeństwo nie jest trudne, nie jest wymagające jakiegoś wielkiego przeżywania. Po prostu ja jestem zakochany w tym, że jestem na ziemi, która jest fantastyczna, piękna. Staram się wykrywać takie rzeczy, które mnie pasjonują. Robiąc obrazy, jakby składam hołd Matce Naturze. Będę na Polsce, czołem Meksyku. Przede wszystkim chciałbym podziękować na początek, żeby zaistniała taka wystawa, musi być miejsce, muszą być ludzie. I takim miejscem we Wła Sieradzkiej jest na przekór różnym trudnościom, które były. Zawsze można wejść do galerii, zobaczyć, bo są ciągłe ekspozycje. Można porozmawiać z dyrekcją i z obsługą. Także to miejsce żyje. I to jest najwspanialsze, co może się zdarzyć w małym miasteczku, jakim jest Sierdza. Ja jestem przy okazji jednym, jak Państwo słyszeliście, raz na 7 lat mogę tutaj być, coś powiedzieć. Jestem z tego powodu bardzo szczęśliwy i dzięki Małgorzacie za przyjaźń długoletnią. Bardzo dziękuję. Nie ma tu jednej osoby, która jest bezpośrednio sprawcą moich inspiracji meksykańskich. Jest rodzina, przez którą pośrednio zostałem wkręcony w rodzinę meksykańską, ale Meksykańczyka o imieniu Rodolfo Valencia Islas dzisiaj nie ma. On dojedzie dopiero późno, dzisiaj, ale późno do Polski, więc go tu nie będzie. Wspaniały człowiek, wspaniałą ma rodzinę, dzięki której objeździłem pół Meksyku, bo Meksyk jest tak ogromny, że w 4 lata, 4 wizyty niewiele się da zobaczyć. Bardzo serdecznie dziękuję rodzinie, bo najbliższa, przyjaciołom, bo są i można na nich liczyć. Dziękuję kolegom, koleżankom z pracy. Dziękuję moim, ponieważ jestem jeszcze pedagogiem. No i szczęście, że dziękuję moim byłym, bo są i obecnym uczniom. Mam nadzieję, że wezmą te lepsze rzeczy, patrząc na mnie. Dziękuję wszystkim zaproszonym gościom, których część to stali bywalcy tej galerii, więc znam, a części nie znam, więc też dziękuję za przybycie. No, dziękuję Tobie, Państwa biorę na światło za tę wspaniałą, przepiękną wystawę. Życzę Ci dalszych wspaniałych podróży, dalszych wspaniałych wystaw siły, żeby Cię nic nie bolało, żebyś był szczęśliwy, zadowolony, pełny siły. Dziękuję.